Cześć, z tej strony Adrian i czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. Dzisiaj zajmiemy się sterowaniem oświetlenia przy pomocy przekaźnika bistabilnego BIS411. Przekaźnik bistabilny BIS411 umożliwia załączanie i wyłączanie oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych z kilku różnych punktów za pomocą przycisków chwilowych. Przekaźnik zamontowany jest w obudowie modułowej o szerokości jednego modułu i przystosowany jest do montażu na szynie TH35. Jego podłączenie jest bardzo proste. Na frontowej części obudowy widzimy ponumerowane zaciski przyłączeniowe, nazwę modelu i kontrolki sygnalizacyjne. Na bocznej części aparatu nadrukowany mamy schemat podłączenia. Przed przystąpieniem do montażu musimy wybrać, czy przekaźnikiem będziemy sterowali impulsem z przewodu fazowego, czy impulsem do przewodu neutralnego. Wybór impulsu sterującego determinuje nam sposób podłączenia przekaźnika. Zaciski oznaczone numerami 1 i 3 to potocznie zwana cewka przekaźnika, czyli miejsce jego zasilania. Dostępny mamy jeden separowany zestyk przełączny. Zacisk 11 to zestyk ruchomy. Zacisk 10 tworzy wraz z zaciskiem 11 styk normalnie zamknięty. Zacisk 12 tworzy wraz z zaciskiem 11 styk normalnie otwarty. Do zacisków 1 i 3 podłączymy zasilanie przekaźnika, a styk normalnie otwarty, czyli zaciski 11 i 12, włączymy szeregowo z przewodem fazowym odbiornika. Wybieram sterowanie impulsem do przewodu neutralnego. Przewód fazowy zasilania podłączam do zacisku oznaczonego numerem 1. Przewód neutralny zasilania podłączam do zacisku oznaczonego numerem 3. Wszystkie przyciski łączę równolegle. Jedną ich stronę podłączam do przewodu neutralnego, a drugą stronę podłączam do zacisku 6. To wejście sterujące. Zestyk normalnie otwarty włączam szeregowo z przewodem fazowym lampy. Na zacisk 11 podaję zasilanie, a do zacisku 12 podłączam przewód fazowy lampy. Przewód neutralny lampy podłączam do zbiorczej szyny neutralnej N. Wybieram sterowanie impulsem z przewodu fazowego. Przewód fazowy zasilania podłączam do zacisku oznaczonego numerem 3. Przewód neutralny zasilania podłączam do zacisku oznaczonego numerem 1. Wszystkie przyciski łączę równolegle. Jedną ich stronę podłączam do przewodu fazowego, a drugą stronę podłączam do zacisku 6. To wejście sterujące. Zestyk normalnie otwarty włączam szeregowo z przewodem fazowym lampy. Na zacisk 11 podaję zasilanie, a do zacisku 12 podłączam przewód fazowy lampy. Przewód neutralny lampy podłączam do złączki neutralnej N. Teraz możemy załączyć napięcie zasilania. Obecność zasilania sygnalizowana jest świeceniem zielonej diody. Przyciśnięcie któregokolwiek przycisku powoduje zmianę stanu przekaźnika. Załączenie przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody. Przekaźnik może sterować urządzeniami o prądzie do 16 A. Użycie przekaźnika bistabilnego pozwala uprościć instalację, gdyż zastępuje on układy łączników schodowych i krzyżowych, które potrzebują bardziej rozbudowanej instalacji. Użycie przekaźnika w budownictwie domowym i komercyjnym pozwala na zachowanie estetyki, gdyż wszystkie klawisze łączników są zawsze w tej samej pozycji. Do sterowania przekaźnikiem możemy wykorzystać przyciski podświetlane. Maksymalny prąd podświetlenia nie powinien przekroczyć 5 mA, tak aby nie zakłócał on pracy przekaźnika. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam zainstalować przekaźnik BIS411. Na dziś to wszystko. Widzimy się w kolejnym materiale z serii Akademia Elektryka. Do zobaczenia.